Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was 10 ciekawostek związanych z serialem Czterej pancerni i pies. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to serdecznie Cię zapraszam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę i skomentowania tego filmu. A teraz już bez zbędnego przedłużenia, zaczynajmy. Jako pierwszą ciekawostkę warto wspomnieć o tym, że pies Szarik, występujący jako nieodłączny członek załogi Rudego, był tak naprawdę grany przez 3 różne owczarki niemieckie. Głównie był to pies milicyjny Trymer, jednak do scen niebezpiecznych, które można by po prostu nazwać kaskaderskimi, były brane psy Speak i Atak. Pies Atak zagrał także w pierwszym odcinku serialu matkę Szarika. Pies Trymer nie przepadał za swoim serialowym panem, co powodowało wiele trudności. I taki Janek musiał być smarowany koglem-moglem, aby pies go polizał. Janusz Gajos podczas jednej z przerw w kręceniu zdjęć do serialu postanowił uciąć sobie drzemkę, podczas której został on potrącony przez ciężarówkę. Kierowca po prostu go nie zauważył, a Gajos trafił do szpitala z złamaną miednicą. Scenarzyści serialu postanowili zmienić scenariusz na taki, w którym załoga po trafieniu ląduje w szpitalu. Przez ten zabieg ekipa mogła kontynuować pracę z Gajosem i w ten sposób powstał odcinek dziejący się w szpitalu. Istniał pomysł połączenia odcinka Zakład o śmierć ze stawką większą niż życie, ale Stanisław Mikulski nie był zainteresowany grą Hansa Klossa w serialu Czterej pancerni i pies, gdyż uważał, że rola, którą mu zaproponowano, jest zbyt mała. W 12 odcinku serialu możemy dostrzec, że niemiecki konwój składa się z 2 czołgów radzieckich IS-2 oraz powojennego węgierskiego transportera Fug. Jakby tego było mało, Guslik nazywa owe czołgi panterami. Podczas kręcenia scen do odcinków Radość i Gorycz oraz Brzegu Morza Janusz Gajos nie mógł uczestniczyć w zdjęciach, ponieważ leżał w szpitalu ranny. Wtedy to właśnie został on zastąpiony przez Henryka Matwiszyna. W scenach, w których owy aktor zastępuje Gajosa, możemy zaobserwować Janka tylko od pleców, nie możemy dostrzec jego twarzy. Podczas kręcenia serialu zmarł Tadeusz Kalinowski, odtwórca roli pułkownika. Ostatnią część kręcono w roku 1970, już po jego śmierci. Dlatego w ostatnich odcinkach serialu głosu pułkownikowi użycza inny aktor, Józef Nowak. Na bazie popularności serialu wydano również na początku lat 70. książkę rozszerzoną o dalsze losy bohaterów po wojnie oraz komiks. W ostatnim odcinku pod tytułem Dom, w scenie ewakuacji zagrożonego wysadzeniem miasta, gdy Janek z kapitanem Pawłowem chcą przejąć czołg, by spróbować rozminować ładunki wybuchowe, kłócą się z załogą przy czołgu. Wtedy na pagonach Guslika widać przy różnych ujęciach stopień sierżanta, a innym razem stopień plutonowego. W wyniku protestów Jerzego Bukowskiego w lipcu 2006 roku Telewizja Polska wycofała serial z jesiennej ramówki, gdyż jako przyczynę podali, że serial zakłamuje przeszłość historyczną Polski. Nakręcono 21 odcinków Czterech pancernych i psa, choć serial miał początkowo skończyć się na 8. Kiedy Janek odnajduje ojca, załoga dociera do Bałtyku, a Olgierd ginie. Takie zakończenie miała również powstająca równolegle książka. Popularność serialu była jednak tak wielka, że Janusz Przymanowski zaczął pisać kolejne odcinki. Przymanowski, autor scenariusza i frontowy przyjaciel Wojciecha Jaruzelskiego, Przygody załogi Rudego 102 napisał na podstawie wspomnień polskich żołnierzy walczących na froncie wschodnim. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, to jeszcze raz zapraszam Was do stawienia łapki w górę oraz subskrypcji na moim kanale i do zajrzenia do innych moich filmów. Do zobaczenia.